Nie wiem, czy wiecie, ale chyba już wieść przez internet obiegła każdego, że powstał Lord of the Rings Online od Amazona. No i teraz ludzie sobie pomyślą, boże, jak to Amazon Games robi, to będzie fatalnie. Ale z drugiej strony ja sobie tak kminiłem, że może lepiej, żeby to robił Amazon Games, który być może wyciągnął jakieś wnioski, niż znowu jakieś zupełnie nowe studio, nie? Pewnie byłoby lepiej, jakby to robiło jakieś studio, które jest zajebiście doświadczone w tworzeniu MMORPG-ów, ale z drugiej strony, e, no lepszy już chyba ten Amazon Games, niż znowu zbieranie na jakichś randomów, którzy nie wiadomo, czy sobie poradzą, nie? I to jest ciekawe, bo Lord of the Rings Online miał być anulowany jeszcze jakiś czas temu. I, i teraz nagle pojawia się informacja, że, że, że będą go robili. Nie wiem, czy tu jest coś ciekawego napisane. Nie czytałem tego, bo też tak pobieżnie tylko słyszałem. To ekscytujące, że Amazon znów pracuje nad MMO Śródziemia. W odpowiedzi, fani wyrazili zaniepokojenie, że miałoby to negatywny wpływ na ich własny świat online. W odpowiedzi na te obawy gry Standing Stone, w sensie twórca pewnie, czy wydawca, wydało oświadczenie, żeby powiedzieć wszystkim, aby się nie martwili i że niebo nie spada. E, otrzymaliśmy wiele informacji od podekscytowanych i zaniepokojonych członków społeczności na temat nowego MMO e, przybywającego na werset Tolkien z Amazon Games. Boże, jakie to tłumaczenie jest ciężkie? E, niektórzy pytają, co to oznacza dla Lotro. Chcieliśmy przekazać wszystko A, czyli boją się o ten Lord of the Rings online, który jest aktualnie działający, który jest zresztą bardzo archaiczny i szczerze, nie polecałbym tej gry, jeśli ktoś nie jest zajawiony właśnie światem śródziemia. Bo. Można tam pograć w to, ale, ale no widać, że to jest gra kurcze z poprzedniej epoki, nie. I psz, psz, pograć w nią po to, żeby ten świat poeksplorować git, ale jeśli ktoś tam jakiejś bardzo dynamicznej walki, czy niesamowitej grafiki oczekuje, e, to będzie ciężko, nie. Ehm, no. E, jesteśmy wielkimi fanami Lotro. E, ma 16 lat. No, 16 lat ma ten Merpek. Więc. E, no i Tutaj zapewniają, że, że ta gra nie, nie przestanie być wspierana, tak w skrócie, no ale szczerze, no, musieli coś takiego powiedzieć, bo w innym wypadku no to już by całkiem ucięli sobie kranik na przykład z tego lotro czy, czy coś. Ehm... No i tam chyba jest wrzucana jakaś nowa aktualizacja na tę grę, no i tyle. W sumie. Także tylko, jak pojawiła się informacja Lord of the Rings Online, które ma być stworzone przez Amazon Games, to ten poprzedni producent wydawca zapewnił, że lotro cały czas będzie wspierane to stare. No i, i, i tyle z tego właściwie, nie? musieli to powiedzieć. Musieli.